trzeba przełamać pewne lęki, tak? Się śmiejemy, że to jest fabryka bramkarek i pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to tutaj urwać się łeb, że tak powiem, tym instynktom takim, żeby strach przed piłką, tak? Żeby to nie miało miejsca, tak? To jest taki numer jeden. Ale no wiesz, to na fantazji. No zresztą sami widzicie, jak my czasem tam wariujemy, skaczemy pajacy, różne jakieś dziwne ewolucje w powietrzu następują. Ja uważam, że każda bramkarka, bramkarz po prostu po pierwsze musi to kochać, po drugie musi być troszkę świernięty, bo nie każdy chce stawać w bramce i bronić piłki, które lecą, nie wiem, załóżmy 100 km na godzinę. Naprawdę, bramkarz musi być bardzo, bardzo specyficzny.